Kochani, witajcie. Odcinek jak nie stresować się, jak opanować stres przed wystąpieniem publicznym. Dzisiaj temat głęboki. Wiele technik, wiele narzędzi jest do tego. I żeby je stosować, to trzeba zrozumieć jedną najważniejszą rzecz. Jeden niuans psychologiczny. Stres jest po coś w twoim ciele. Natura głupia nie jest, to chyba każdy wie. W związku z tym ten stres coś ci daje, coś powinien ci dawać i większość problemów w wystąpieniach publicznych wynika z tego, że nie potrafimy zarządzać tym stresem, w związku z tym doświadczamy negatywnych konsekwencji niepoprawnego zarządzania stresem. I uwaga, dobra wiadomość dla ciebie. Jakie są objawy niepoprawnego zarządzania stresem? Drżenie głosu, wypieki, rumieńce, drżenie w ogóle, drżenie rąk, drżenie szyi, drżenie nóg, pląsające biodra, nogi pląsające, wszystkie postawy w stylu zakładania nogi na nogę, jak w podstawówce, gdy wierszyk deklamowaliśmy, zasłaniania się rękami na bramkarza albo z tyłu, albo wchodzenie w takie zamknięte pozycje, które niby wyglądają jak silne, ale tak naprawdę są zamknięciem, odgrodzeniem się od naszego audytorium. Tracenie przebiegu treści do powiedzenia, czyli tak zwana czarna dziura w głowie, nie wiem co powiedzieć. Pędzenie, śpieszenie się, bardzo szybkie mówienie, to wszystko są efekty niepoprawnego zarządzania stresem. Tracenie kontaktu wzrokowego z odbiorcami. Tak naprawdę ewolucyjne objawy stresu to jest przyspieszony oddech, uwaga, nie spłycony. Spłycony to jest efekt niepoprawnego zarządzania stresem, a więc przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca, czyli tętno, ciśnienie, zwiększona potliwość, i zwiększone napięcie mięśniowe. To są cztery, mój chory palec, cztery objawy ewolucyjne, właściwe, poprawne, które niosą dla ciebie bardzo dużo korzyści w kontekście właśnie wystąpień publicznych. I odpowiednie zarządzenie stresem i wykorzystanie tych ewolucyjnie poprawnych objawów da ci niesamowitą energię, niesamowitego powera. Jakie korzyści ci da? Jak tą energię przekształcić i spożytkować? O tym w następnym odcinku. Do zobaczenia.